No i kochanie, a w szczególności, kiedy nie jestem takim mówcą, to dzisiaj mam takie ogromne pragnienie. Wiecie jakie? Aby każdy dzisiaj z was miał otwartą Biblię. Ale każdy z was. Bo ja nie jestem mówcą. Chciałbym, aby ktoś dzisiaj przemówił do was. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Piękny cytat. Ja wierzę, że wiele macie takich cytatów ulubionych, prawda? Ale moi kochani, ja zakochałem się w tym cytacie ostatnio. Tak bardzo się zakochałem, że wstaję w nocy i myślę tylko o jednym. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Piękny cytat. Można się w nim zakochać. Można się w nim zakochać. A może tak, woli przypomnienia, pamiętacie, kto jest autorem tej wspaniałej myśli? Habakuk. Dlatego otwórzcie wszyscy dzisiaj księgę Habakuka. Nie Paweł. Paweł w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale pisze, że on zapożyczył ten tekst. Ale on był tak zakochany w tym tekście, jak mało kto. I pamiętam, że prawie w każdym liście wspomina ten tekst. Aby być tak zakochanym, to trzeba ciągle tylko o nim myśleć. My ten cytat znamy. Kochani, często go cytujemy w ciężkich chwilach. W ciężkich chwilach sobie przypominamy, ale my, powiem wam coś, nie znamy genezy tych słów. Znamy. Moi kochani, aby się w czymś zakochać, to trzeba znać genezę. Ja tak bardzo się zakochałem w tym tekście, że chciałem, pragnąłem posiąść, poznać genezę tego zdania. Genezę tej wypowiedzi. Dlaczego? Co było powodem, że pod wpływem ducha Habakuk wypowiada to zdanie, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Kochani, jaka sytuacja miała miejsce? Co się wydarzyło, że Habakuk stał się autorem tej perły? Kochani, ja nie jestem mówcą, jestem zwykłym człowiekiem. Ale zadaję sobie pytanie, dlaczego Habakuk stał się tym autorem tej myśli? Kochani, my musimy znać powód. A dlaczego? Warto go znać. A dlaczego? Bo od tego Habakuk, zależne Habakuka było jego życie. Warto go znać. Bo od tego będzie zależne nasze życie. A ja myślę, że każdemu z nas zależy na tym. Dzisiaj. Co skłoniło mnie do tego, aby dzisiaj o tym mówić? Skłoniły mnie dwie rzeczy. Moim przyjacielem, bardzo bliskim jest starszy zboru Kościoła Baptystów. I zawsze, kiedy się spotykamy, to mnie wita, ale to zawsze od lat. Bracie, wszystkiego najlepszego ci życzę. Ciebie i twojej małżonce i twojemu zborowi. I takim uściskiem serdecznym obłapuje mnie i dalej mi składa życzenie. Ale ostatnio, kiedy mnie spotkał na ulicy, coś się wydarzyło. Stanął przede mną i mówi: bracie, Chrystus przychodzi, ale już przychodzi. Ty wiesz o tym, że Chrystus przychodzi? Był tak podekscytowany tym, że ja nie poznawałem go i stałem jakby sparaliżowany. To jest jeden powód. Wiecie, jaki jest drugi powód? Niedawno byłem zaproszony na bardzo ciekawe spotkanie grupy ludzi.
I tam bardzo podnieśle zaczęto omawiać temat wylania Ducha Świętego. Ja nie jestem mówcą mówiącym, ja lubię dużo słuchać zawsze i przysłuchiwać. I tak się przesłuchiwałem przez 3 godziny. I nagle jeden z tych mówił: bracie, jakie jest twoje zobaczenie na ten temat? Czy Duch Święty już został wylany i żyjemy po wylaniu Ducha Świętego? Czy żyjemy przed wylaniem Ducha Świętego? Czy żyjemy w trakcie wylania Ducha Świętego? Dobre pytanie. Dobre pytanie. Ja dzisiaj i wy odpowiecie sobie sami na to pytanie. Dobre pytanie mi postawiono. Bracie, w jakim czasie my już żyjemy? Czy żyjemy w czasie wylania Ducha Świętego? Czy może już ten czas przeminął? A może przed? Dobre pytanie. Moi kochani, ja wierzę, że mi pomożecie, ja nie jestem mówcą. Otwórzcie wszyscy księgę Habakuka. Habakuk. Kochani, dziwna ta księga. Muszę wam powiedzieć, że jedyna w swoim rodzaju. Na 66 ksiąg, listów, Ewangelii, prorok, wyroczni, ona jest jedyna w samym sobie. Muszę wam powiedzieć, że całkowicie inna. Kochani, ona nie rozpoczyna się w sposób jak pozostałe inne, jakimś wstępem autorskim, jakimś biegiem historycznym, czy ciągiem chronologicznych wydarzeń, czy opisami realionistycznymi. Ona rozpoczyna się jako jedyna dramatem. Nieopisanym wołaniem wielkiej rozpaczy. Ta księga nie ma wstępu, ale jej poselstwo to już teraz nastąpiło. Moi kochani, ta księga nie ma początku i mówi nam, że nie ma czasu już na niej. Autor mi chce coś powiedzieć, że nie ma nawet czasu przedstawić się w tej księdze. Ten autor mi chce powiedzieć, że nie ma czasu na jakiś chronologiczny ciąg wydarzeń. Ten autor chce mi powiedzieć, że to już, już jest i nastąpiło. Często, kiedy odczytam listy Pawła czy inne księgi, to Paweł mówi: ja, Paweł, sługa, Salomon, syn Dawida. Ale nie to, kochani, ale nie to, nie ta księga. To w tej księdze jest ta perła, którym ja się zakochałem i wy dzisiaj się też zakochacie. Ja w to wierzę, bo o to się modliłem. Kochani, wiecie, jest takie powiedzenie, które cały świat zna jako powiedzenie starożytnych Rzymian. Wiecie, jak ono brzmi? Nihil novi sub sole. Nic nowego pod słońcem. Wszystko już było. Wszystko się już wydarzyło. Ale kiedy by Rzymianie czytali by te święte księgi Starego Testamentu, to zauważyliby na pewno, że Salomon znacznie wcześniej o tym pisał. Cudownie. Faktycznie nie ma nic nowego, kochani. Nie ma nic nowego, co się dzieje, co by nie było objawione, powiedziałbym. Faktycznie powiem wam dzisiaj, wam coś, że to, co było stare, zupełnie zaczyna pasować dzisiaj do naszej sytuacji. Że to, co było stare, w rzeczywistości pasuje. Jakby to ułożyć? To są nasze dzisiejsze realia. Powiem coś więcej, to wszystko pokazuje mi i mówi nam, jak z tym dzisiaj żyć. Jak
to będzie wyglądać. A jak to zaistnieje już, jak się to powtórzy, jak się w tym czasie zachować. I dlatego dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, które mi w tej grupie zadano. Chciałbym, aby wyście na to pytanie mnie odpowiedzieli i podzielić się pewnymi prawdami z księgi Habakuka. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Można się zakochać. Można się tak zakochać na całe życie, jak żona albo mąż kocha swoją żonę. A powód jest taki, że, kochani, sytuacja Habakuka nie różni się od naszej sytuacji, w którym przyszło nam dzisiaj żyć. Drugi powód jest taki, że to w tej księdze znalazłem tekst, który był ulubionym tekstem apostoła Pawła. Muszę wam powiedzieć, że sam Piotr, nie mówiąc o Panu Jezusie, byli zakochani w tym tekście. Czy można się tak heroicznie zakochać jak Paweł? To musi być bardzo ważne. Kochani, jeżeli to zdanie jest także priorytetem naszego punktu widzenia i odniesienia do naszego zbawienia, warto o tym dzisiaj pomyśleć. Warto o tym mówić. Warto o tym krzyczeć. Nie znacie genezy tego zdania, ale dzisiaj poznacie i się zakochacie. Ale zanim cokolwiek powiem na ten temat, chciałbym wam namalować, może pokazać trochę historii z czasów, w jakim przyszło żyć Habakukowi. Kochani, warto znać tło historyczne, w którym przyszło żyć Habakukowi i jego ludowi. Warto znać. Muszę wam powiedzieć, że Habakuk był i żył w tragicznej, ale naprawdę w tragicznej sytuacji. Może za mało jeszcze powiedziałem. Izrael żył w tragicznej sytuacji. Może jeszcze za mało powiedziałem. Cały ówczesny świat żył w tragicznej sytuacji. W dziwnej sytuacji. W sytuacji, jakiej nie mógł sam zrozumieć, w jakiej się znalazł. I to czytamy. Ja wierzę, że każdy z nas dzisiaj ma Słowo Boże otwarte, bo o to was prosiłem. I Habakuk od razu zaczyna mówić i przemawiać do nas. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzał na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zwada. Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonam dzieła, które nie uwierzycie, ale wam, którzy z nim będziecie opowiadać. Moi kochani, co za słowa, co za wstęp. Znamy te słowa już. Jak my często te słowa znamy i tego doświadczamy. Panie, pomóż. Boże, zakończ, ratuj. Dlaczego? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego nie wysłuchiwasz moich modlitwy? Znamy te słowa? Panie Boże, dlaczego się to dzieje? Panie Boże, ja mam ogromny problem. Dlaczego nie zakończysz pewnych rzeczy? Tak bardzo pragnę być Ci wierny, ale popatrz. Nie mogę należycie uświęcić Dnia Pańskiego. Już kolejną pracę straciłem. Boże, ja nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego tyle wysiłku, dlaczego tyle pracy my w zborze przeprowadzamy, a efekty takie są, jakie są. Marne. Pragnę tego i owego, ale nie mogę dostrzec tego.
Zdarzało się, że wiele razy, że prosimy, moi kochani, pościmy. I ta potrzeba jest faktycznie potrzebą czasu, a tu nic. Ja postanowiłem 60 dni nie jeść i no pić. Dotrwałem do 42 dni. Nie jadłem nic, postanowiłem sobie za cele zdrowie fizyczne i zdrowie duchowe. I w tym czasie, kiedy pościłem, zadawałem Bogu pytania, na niektóre otrzymywałem natychmiast odpowiedzi, ale na niektóre nie. I o ten tekst, na sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I po 42 dniach i niejedzenia Pan Bóg przerwał to głupie, może za długie przedsięwzięcie. Niekiedy dochodzimy do momentu takiego, że zaczęłoby się krzyczeć i mówiło do Pana Boga: Boże, no wreszcie rusz się i wysłuchaj mnie. A tu nic. A tu nic. Popatrzmy na 13 wiersz. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatruje się przewrotny? Milczysz, gdy bezbożny. Moi kochani, Habakuk i sytuacja, w której mu przyszło żyć, jest dramatem. Świat jest w jakimś beznadziejnym grzechu i rozpuście. Sytuacja jest ciekawa i paradoksalna. A więc Habakuk objawia nam największe przygnębienie, o jakim nam przyszło mówić dzisiaj. Objawia nam pewien tragizm czasu. Habakuk objawia nam, że widzenie to wypełni się w oznaczonym czasie. Powtórzy się. Prorok mógłby się załamać. Mógłby się całkowicie zagubić. Już niczego nie potrzebuje. Ale popatrzcie, znajduje się w takim beznadziejnym położeniu. W takiej nieciekawej sytuacji. Trudnej. I nagle słyszy w tej cichy głos. Muszę stanąć na mym posterunku i udać się na basztę. Muszę wypatrywać i patrzeć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicę, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeśli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni i nie opróżni się. Ale człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Przekład angielski, zobaczcie, lepiej to oddaje. Tam jest napisane, że ten czas się wypełni. Wyobraźcie sobie, że sytuacja polityczna i gospodarcza jest niezwykle skomplikowana w ówczesnym czasie. Potężne państwo asyryjskie, które składało się z wielu podległych mu państewek, z tak zwanych prowincji, z tak zwanych państewek autonomicznych, jak żadne inne, te wszystkie małe narody, które były przylepione do tego państwa asyryjskiego, zaczęły się w pewnym czasie kawałek po kawałku odrywać. Te narody zaczęły się odchodzić od państwa asyryjskiego jak żadne inne, nie w totalnej wojnie. I to państwo zaczęło słabnąć kawałek po kawałku. Zaczęło się zmniejszać i moi kochani, to była paradoksalna sytuacja polityczna. Ale co się wtedy działo? W tym samym czasie na północnym wschodzie bardzo szybko rosło potężne państwo, które chciało dominować i mieć supremację nad ówczesnym światem. To była Babilonia.
bardzo szybko się rozwijała w siłę ekonomiczną i chciało dominować nad ówczesnym światem. Jedno państwo upadało, a drugie wzrastało w siłę ekonomiczną. Ale jaka była sytuacja w państwie judejskim? W królestwie Judy wcale nie było lepiej. Było pełno bałwochwalstwa, było niesprawiedliwości, było grzechu i bezbożności. Wielu ludzi zatraciło już głos swojego sumienia i mówiło, kiedy mnie sumienie nie karci, to nic złego się nie dzieje. Taka była sytuacja polityczna. Ale kochani, jaka była sytuacja gospodarcza ówczesnego świata? Była bardzo ciekawa. Wiecie, muszę sobie zauważyć, że to przejście polityczne dwóch potężnych mocarstw było bardzo korzystne dla rozkwitu gospodarczego. Było w tym czasie i nagle się to działo, powstawało bardzo dużo bogatych ludzi, o tym pisze Habakuk. My to będziemy czytać. Te małe państewka, które się odrywały, stawały się w jakiś sile bardzo silne, silne ekonomicznie się stawały. Powstawało bardzo dużo jednostek, bardzo bogatych. Ludzie się bardzo bogacili i nie tylko niektóre narody bardzo stawały się bogate. Ludzie się szczególnie bardzo bogacili. Oczywiście w jednostkach. Ale jest druga strona tego, co Habakuk pisze, że kiedy zaistniała taka sytuacja, jedyny ratunek w tym czasie to jest mieć bardzo ścisły związek z Panem Bogiem. Mimo tego ogromnego nieopanowania, pragnienia być bogatym, ludzie pragnęli wszyscy być bogatymi. I te najbiedniejsi. Muszę wam powiedzieć, że rozkwit dóbr materialnych w ówczesnym czasie był, jak na ówczesny świat, olbrzymi. Myśl techniczna, naukowa, odkrywcza, poznawcza była w pełnym jak nigdy rozkwicie. Mamy nawadniania kanałowe z historii, handel, architektura, sztuka, kalendarz, prawo Hammurabiego, badania astronomiczne, płytki ceramiczne, wiszące ogrody, bramy, co byście jeszcze nie chcieli wiedzieć? Ludzie myśleli tylko, jak stać się bogatym. Często nieważne, jakie to były środki i jakimi środkami będzie się je zdobywać. Przyświecała taka idea, że bogacić się to bogacić na biednych. A wiecie dlaczego? Bo ich zawsze jest najwięcej. Muszę sobie dzisiaj wyobrazić to i powiedzieć, że dzisiaj, kiedy popatrzę na odczytanie tego proroctwa, to zauważyłem, że dzieci w szkole nawet podstawowej myślą i mówią i dążą do jednego, jak mieć dużo pieniędzy. I stać się bogatym. Uczą się tylko po to, że zdobędą takie wykształcenie i taki zawód, go się wyuczą, że zamienią to na majątek. Ja sam syna pchałem do jednego. Albo ucz się tak, abyś z nauki żył, albo ucz się tak zawodu, abyś dobrym rzemieślnikiem był. Dzisiaj, kiedy patrzę i odczytuję hasła, a jedno z billboardów pojawiło się bardzo ciekawe, kiedy jechałem do Rybnika, stanąłem samochodem i zapisałem sobie, jak dzisiaj żyć? Żyj z kasą. Czas to pieniądz. Jest takie powiedzenie w Krakowie. Znacie go na pewno. W Krakowie tylko ojca i matki za pieniądze nie dostanie. Pytałem się ministranta znajomego, który niedaleko mnie mieszka, jego syna.
Czy ludzie są hojni, kiedy zbierasz datki w niedzielę? Wiecie, jak mi odpowiedział? Niedziela bez pieniędzy jest jak msza bez wina. Pewnego razu zapytałem swojego znajomego, jak to robi, bo on się chwali, że ma swoje auto, to jest jego dom, on ma swoje konto, ma to i owo. Zapytałem o jego żonę. Wiecie, co mi odpowiedział? Że największym marzeniem mężczyzny jest umieć utrzymać kobietę za jej własne pieniądze. Emeryt będzie miesiącami przechodził koło kiosku z prasą. Nie będzie czynił tam żadnych zakupów. Ale niech się tam pojawi na prasie tytuł waloryzacja, jak zwiększyć emeryturę. W ciągu godziny już nie macie żadnej możliwości nabycia prasy. Powitania. Dzień dobry. Dzisiaj ludzie zastanawiają się, jak odpowiedzieć, bo ta zawiązana znajomość może nagle zaowocować załatw tej pożycz. Dzisiaj nie ma takiej możliwości, aby bogaty przyjaźnił się z biedniejszym. Wszystko przelicza się na zyski i straty. Przewrócony świat. Dziwny ten świat, jak śpiewał kiedyś Niemen. Moi kochani, przebywałem jak krótki czas w Monako. Wiecie, co zauważyłem? Że niektóre łazienki są gorsze od ulic, na których chodziłem. Hitler, kiedy najeżdżał cały świat, to dwa państwa sobie zostawił. Szwajcarię i Monako, a wiecie dlaczego? Bo tam były największe zdeponowane pieniądze z III Rzeszy. Mimo tego ogromnego upadku, Habakuk nagle zaczyna widzieć taki mały, wąski promyk światła. I otrzymuje od Boga odpowiedź, ale ta odpowiedź jest szokująca. Bo wielu kojarzy bardzo Habakuka z pięcioma biadami. I to może być takie niepozytywne. Ale ja zauważyłem, że to proroctwo jest dla mnie fantastycznym proroctwem. Kochani, teraz wam muszę coś powiedzieć. Nieważne, jak niepozytywnego byście nie patrzyli na sytuację dzisiejszego świata, Kościoła, w tym proroctwie jest jedyna nadzieja dla nas. Kiedy to będziesz widział, kiedy to proroctwo odczytasz, pamiętaj, w tym czasie sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy tylko z wiary żyć będzie. Pamiętaj, kiedy bogactwo przesłoni ludziom oczy, kiedy narody swoje bogactwo będą budowały na niegodziwych zyskach i kredytach, a wojny, gwałty, kradzieże, wierzycielstwo, niewolnictwo ekonomiczne nagromadzą tego, co do nich nie należy, to wtedy pamiętam, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale teraz jeszcze bardziej chciałbym popatrzeć w te biada. O co faktycznie chodziło Habakukowi? Moi kochani, szybciutko przelecimy przez te biada. I zwróćmy uwagę, że pierwsze biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudować wysoko gniazdo, by uniknąć nieszczęścia. To jest drugie biada. Bo pierwsze biada mówi, biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy i przywłaszcza sobie wiele zastawów. Jak długo, Boże, to jeszcze potrwa? Jak długo ta sytuacja będzie na tym świecie? Kochani, zwróćmy uwagę, to pierwsze biada nie chodzi. Chodzi tutaj o państwo babilońskie. Jest to państwo, które gospodarczo w tym czasie i politycznie zaczęło dominować ekonomicznie nad ówczesnym światem. To wtedy ówcześni Babilończycy nie zdawali sobie sprawy ze słów, które wypowiada Pan Jezus, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Moi kochani, to państwo zaczęło być wzorem bogactwa innych państw.
Ale popatrzmy na drugie, biada. Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudować wysoko gniazdo, by uniknąć nieszczęścia. Chciwość zysku i bogactwo było cechą tych ludzi. To biada dotyczy Edomitów. Tu chodziło o Edomitów. Lud grabił, co mógł. Wykorzystywał każdą sytuację dla siebie korzystną, aby się tylko wzbogacić. Oni mieszkali w górach, tam w skałach i schodzili i ograbiali lud, karawany i szybko uciekali ze zdobytym bogactwem. Habakuk dodaje, że zagubione rzeczy i tak wrócą do właścicieli. Moi kochani, kiedy popatrzę na to biada, to mi się nic nie mam. I no te korporacje, te parabanki, te instytucje, które nagle się pojawiają w świecie i z ogromnymi pieniędzmi rabującymi uciekają. Te skoki. Moi kochani, to co się dzieje dalej, to powie trzecie biada. Biada, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu, aż do ubicia, aby patrzeć na jego nagość. Ale biada przed tym jest temu, kto miasto buduje we krwi, a gród utwierdza na bezprawni. Ja o tym już nie chcę powiedzieć, a wiecie dlaczego, bo mi coś za dużo mógł powiedzieć. Ale chciałbym się na chwilę zastanowić nad kolejnym biada, temu, kto swojego bliźniego boi z domieszką swojego gniewu, aż do ubicia. Interesujące słowa. Bo to biada dotyczy narodu Bożego. Ale to jest jeszcze nie wszystko. Myślę, że tutaj nie trzeba już dłużej komentować. Zauważcie tutaj, te biada dotyczy ludu Bożego. Trudno sobie wyobrazić, ale można zobaczyć, że w tym przypadku biada także dotyczy ludu Bożego. Zaczyna lud Boży przeliczać wszystko na zyski i straty. Nawet instytucje, drukarnie, wszystko co jest wydawane przelicza się na zyski i straty. Kochani, my sami przeliczamy nasze czas na zyski i straty. Coś nas opanowało. Ale jest bardzo ciekawe piąte biada. Biada temu, kto mówi do drewna obudź się, a do niemego kamienia rusz się. Czy może on dać wskazanie, przybrany jest złotym i srebrnym, lecz ducha w nim nie ma żadnego. Tutaj wyraźnie mówi się o biada bałwofalcom. Ale pamiętajmy, że Asyryjczycy czy Babilończycy to nie jedyni bałwofalcy. Podobnie w tym samym czasie, kiedy Habakuk ogłaszał wyrocznie tego proroctwa, w narodzie judzkim to samo miało miejsce. I to jest ciekawe, że te same biada mają miejsce dzisiaj w naszym czasie. Wartość pieniądza staje się dzisiaj nie tylko dla nas, ale i nasze dzieci swoje życie przewartościowują wartością pieniędzy czy bogactwa. Czy nie jest tak? Oczywiście, że nikt z nas nie oddaje pokłonu żadnym obrazom czy posążkom, ale zyski i przyjemności, co pojawiają się w naszym życiu i w miejsce Boga, to jest cały biada. Ale tutaj zastanawia mnie, co w tym czasie robi Habakuk, kiedy jest świadom sytuacji, w jakiej przyszło mu żyć. Cały ten starożytny i ówczesny świat, w którym przyszło żyć Habakukowi, przewartościowany jest tylko na zyski i straty. Dzisiaj zdobyć pracę, to trzeba przejść pewne kwalifikacje. Żaden pracodawca nie chce zatrudnić pracownika, który by miał go szkolić. Ale każdy chce mieć gotowego. Każda korporacja, każde najmniejsze przedsiębiorstwa chce wycisnąć jak najwięcej. Moi kochani, dziwny czas. To tak jak Paweł mówi. Ale jest nadzieja. W tym czasie nagle słyszy się nadzieję. Popatrzmy. W tym czasie
że ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. To jest to cudowne zapewnienie, że wszystko się wydaje, że na przekór, że mimo wszystko, że taka jest tragiczna sytuacja, prawdą będzie zalana cała ziemia. Będzie pełno poznania chwały Bożej. Zdaje się, że pola misyjne się będą kurczyć. Ludzie nie będą chcieć słuchać. Praca misyjna nie będzie przynosić takich owoców, jakbyśmy pragnęli. Habakuk pisze o tym, że w tym czasie ziemia będzie pełna chwały Bożej. Niszczące nabułki proponowane w szkołach. Pojawia się coraz więcej sceptyków i agnostyków. A mimo tego, że wciąż jest nadzieja, że w tym czasie sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Moi kochani, jak wygląda Kościół w ówczesnym czasie, a jak dzisiaj? Habakuk pisze w trzecim wierszu, w trzecim rozdziale. Gdy to usłyszałem, struchnęło moje ciało. Na wieść o tym drgnęły moje wargi. Ich śmiertelnie przeszły moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem tym. Zaiste drzewo figowe nie wydaje już owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zaiste drzewo oliwne zawodzi, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma mydła. Tak przedstawia się sytuacja religijna już teraz. Powstaje pytanie, jaka w tym czasie jest sytuacja religijna? W czasie tym, co się dzieje. W czasie, co dzieje się z ludem Bożym. Ciekawi jesteście? Ciekawi jesteście, co dzieje się w tym czasie? Kochani, w tym okresie żyje także inny prorok Boży, Jonasz. Co się wykłada gołąb? I Bóg posyła go do Niniwy, którą boginią jest Isztar, inaczej gołębica. I w tym czasie Bóg zaczyna prowadzić w tym czasie jakąś dziwną misję. Prowadzi misję po dużych miastach i wśród Boga. Wysyła Jonasza do Niniwy, jakim to my wiemy. I kiedy Jonasz przybywa do Niniwy, historia mówi, że ponad 120 tysięcy ludzi nawraca się w ciągu jednego dnia. Pisze, że ziemia będzie widownią wielkich nawróceń i dziwnych wydarzeń i dziwnych rzeczy. Bo czy to nie jest dziwne, żeby w ciągu jednego dnia ponad 120 tysięcy ludzi się nawróciło? Pisze, że ziemia będzie pełna chwały Bożej. Ale jak w jego kościele i w jego zagrodach nie będzie owiec, a w oborach bydła. Kościoły będą coraz bardziej pustsze. A Judejczyka powołać do misji to tak jak Jonasza. I teraz zadaję sobie pytanie i odpowiedź zadaję wam, zostawcie sobie ją. Carter na wiosnę prowadzi misję w Nowej Gwinei. Wynajęli największy stadion. Na stadion zamiast 80 tysięcy przychodzi 100 tysięcy. 20 tysięcy z tego jest ochrzczonych. Kilka lat temu Findlay prowadzi ewangelizację na Ukrainie i po tej ewangelizacji w Kijowie powstało 21 zborów. Dwa miesiące temu przyjechał do mnie ewangelista z Panamy. W ciągu jednego tygodnia ochrzcili 5 tysięcy ludzi. Dwa lata temu mój syn przyjechał z uczelni z Monako. I zaczyna się pakować. Ja mówię, Dawid, a co ty to robisz? A on mi mówi, słuchaj tata,
Jest to rok 2013, dokładnie 1 grudnia ja wylatuję do Tigen, do świętego miasta Majów. Bo tam chcę na własne oczy zobaczyć koniec świata, którzy przepowiadają. Chcę być tego świadkiem, bo dużo o tym czytałem i mam przyjaciół na studiach. Pojechał. Ja za pół roku do niego dzwonię i mówię: słuchaj Dawid, ty nie zapomniałeś, będąc w obcym kraju, szukaj kościoła. Wiecie, co on mi mówi? Tata, na każdej ulicy powstaje kościół adwentystów. Rok u nich mieszka i przebywa. Ja wam zadam teraz pytanie. Gdzie nastąpiło przebudzenie? W ludzie czy u Boga? Odpowiedzcie sobie sami. Ja wam zadam drugie pytanie. Czy można dokonać tego bez wylania Ducha Świętego? Apostoł Paweł pisze, że 3000 ludzi się nawróciło w ciągu jednego dnia, kiedy przyszło wylanie. To jest cudowne. Ale moi kochani, powstaje ostatnie pytanie. Co w tym czasie robi i gdzie przebywa Bóg? Dobre pytanie. Habakuk o tym pisze. Przeczytamy. Ale Pan jest w świętym przybytku. Umilknij. Przed Nim cała ziemia. Habakuk pisze, że Pan w tym czasie przebywa w świątyni, w kościele. I prowadzi jakąś dziwną manifestację. W całym uniwersum. Na ziemi. Pan przebywa w swym świętym przybytku. Gdzie? W świątyni. Kiedy ta sytuacja się zaczyna dziać, Pan Bóg posyła Jonasza gołębia do Boga tego świata, do Isztar. I tam prowadzi jakąś globalny pokaz. Jeżeli Pan jest w swoim przybytku, w kościele, kochani, to powinniśmy słuchać. To tutaj jest powiedziane, że Bóg mieszka w swym świętym przybytku. Kochani, On tutaj jest. To jest Jego święte miejsce. On z tego miejsca przemawia dzisiaj do mnie. Może do was, nie wiem, ale do mnie na pewno. I prosiłem Pana Boga, żeby otworzył wasze serca. Ale nadejdzie, najgorsze jest to, co On tu, że my czasami nie słuchamy. On tutaj mieszka, a my także nie odczuwamy czasami tego. I możemy być niewidomi i głusi na Boże wołanie. Kochani, proroctwo Habakuka tamtych dni to nic innego jak proroctwo Habakuka naszych dni. To dzisiaj możemy zauważyć ciekawą klasę ludzi ludu Bożego. Ludzi deklarujących się, a inaczej postępujących. Habakuk dzisiaj mi mówi, że Bóg ma na to lekarstwo. I mówi do mnie, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie wtedy. To jest cudowne. Mój kochani, cudownie jest znać genezę tego zdania. Mój kochani, cudownie jest odkryć coś, co przemawia dzisiaj do mojego serca. To jest stan nagle na posterunku, bo to dobry czas wypatrywać i baczyć, co mi powie Pan. Kochani, to Habakuk, będąc blisko już serca Bożego, mógł usłyszeć i zapisać, i wyryć. A to, co zapisał i słyszał, wyrył. Co usłyszał? Że wypełni się to. Że to przyjdzie nie zawodnie.
Nie opóźni się, a jeżeli się opóźni, nie załamuj się. Żeby mimo tego zła, które jest w tym świecie, nagromadzonego bezprawia i w nas, Bóg nas nie słyszy. Ale pamiętajcie, ja chciałem 60 dni nie jeść. Ale po 42 dniu Pan Bóg mi przerwał to i powiedział, nie możesz. Sprawiedliwy w tym czasie z wiary żyć będzie. Może jeszcze jeden przykład. Pewien mężczyzna wracał z długiej podróży dla swojej żony i przywiózł prezent. Kiedy żona rozpakowała ten prezent, okazało się, że to była śliczna szkatułka. Taka szkatułka była bardzo piękna. Ona była wysadzana drogimi kamieniami. A mąż dopowiedział, że w nocy te kamienie będą świecić dla ciebie. Kiedy żona rozpakowała, to zauważyła, że szkatułka nie świeci. Pokazała mężowi. A mąż pooglądał i powiedział, że w takim razie musi ją odesłać z powrotem. Następnego dnia udał się do pracy, a żona znowu wzięła w ręce tą szkatułkę. Następnego dnia udał się do pracy i myślał, co się stało, co uczynić. Ale kiedy przyszedł z pracy, wydarzenie było wydarzeniem. Następnego dnia żona znowu wzięła w ręce tą szkatułkę i zauważyła, że na dole naklejona była karteczka, a na tej karteczce był napis. Jeżeli chcesz, abym świeciła nocą, postaw mnie na słońcu na cały dzień. Zrobiła to. A wieczorem wraz z mężem mogła podziwiać piękność tej szkatułki. Być może, kochany słuchaczu, ja nie jestem mówcą. Może popełniłem dzisiaj wiele przesłowień. Ja jestem zwykłym, normalnym człowiekiem. Być może powiesz banalne, ale w tym nie znamy. Myślimy, że potrafimy świecić, jeśli nie wystawimy się na jego światło. Myślimy, że uda się w jakiejś zmiana dokonać w naszym życiu, aby on jej nie dokonał. Myślimy, że damy radę żyć z wiary, kiedy jego sprawiedliwości nie będziemy posiadać. Możemy znowu pomyśleć banalnie. Kochani, to jest to. To jest ten jeden cudowny cytat. Ta perła tyle może mi powiedzieć i mi powiedziała. To nie przypadek, te słowa. Te słowa musiały wypłynąć z czegoś bardzo ważnego, że ten tekst stał się ulubionym wzwrotem Pawła, ulubionym wzwrotem Piotra, ulubionym wzwrotem Pana Jezusa i od pewnego czasu ulubionym wzwrotem moim. A pamiętaj, mój kochany synu, przyjdzie taki czas, że sprawiedliwy tylko z wiary żyć będzie. Może nie dosłyszysz mojego głosu. Może będziesz musiał stanąć na tej baszcie i wytężyć wzrok. Może będziesz musiał heroicznych czynów zrobić. Pamiętaj, nie załamuj się. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie w tym czasie. Chcę zakończyć się. To kazanie. Moi kochani, chcę, moim pragnieniem chcę wam powiedzieć i zakończyć to jednym zdaniem, ale pragnę, abyście to zapamiętali wychodząc z tego miejsca. Ja tego doświadczę. Mając i znając takiego Boga i nie być zbawiony, to trzeba umieć nie być zbawionym.
Moi kochani, znając i mając takiego Boga, nie osiągnąć zbawienia i nie być zbawionym, to trzeba umieć już nie być zbawionym. Amen.